a z nami Mariusz Mokrzycki. Jesteśmy w trzecim dniu obozu w Hiszpanii. Jak minęły dotychczasowe trzy dni, bo to już trzeci dzień? Jak minęły dni? No intensywnie, tak jak wspominałem wczoraj. Dograliśmy już wszystkie sparingi praktycznie, bo był problem z jednym sparingiem. Przełożyli mecz drużynie Internacjonale, tak? Dobrze pamiętam? Intercity, przepraszam, przełożyli na niedzielę, więc byliśmy zmuszeni też przystać na to, żeby po prostu przełożyć sparing z wtorku na środę na godzinę 11, ale jest ok, jest potwierdzone, mamy dopięte wszystko, więc tylko i wyłącznie teraz zajmujemy się pracą nad formą, tam trenerzy ustawienia jakieś robią swoje rzeczy. Jak wyglądały? No pogoda, słonecznie, korzystamy teraz też z tego słońca, ładujemy się po prostu witaminą D i skupiamy się cały czas na tych treningach, na pracy, też organizacyjnie to wszystko dopinamy. Byłeś rok temu w Turcji na obozie i tak wspominałeś tutaj w prywatnej rozmowie, że nie było takiej pogody jak dzisiaj. Dzisiaj około 20 stopni, pełne słońce, praktycznie bezchmurne niebo. Zgadza się, tak. W Turcji pogoda zaskakiwała nas pod każdym względem, za każdym razem. Mieliśmy przerywane treningi, nie było treningu, nie chodziliśmy na boiska, bo bardzo dużo pad deszczu były i wtedy wyłączali boiska. Padało maksymalnie, temperatury tam były no, 13-12 stopni, natomiast dzisiaj fakt jest no, bezchmurnie praktycznie, wiaterku nie ma. No, jak widać w krótkich spodenkach, w krótkim rękawku, ciepełko, jest po prostu pogoda nas tutaj rozpieszcza, że tak powiem. Więc korzystamy, bo wiemy, że wrócimy do Mielca. No to troszeczkę to będzie inaczej, inna rzeczywistość będzie. Ale myślę, że to nie będzie miało jakiegoś większego wpływu na formę zawodników. Żeby uściślić, sparring pierwszy z FC Intercity w środę, godzina 11. Tak jest, zgadza się, potwierdzam. No to można powiedzieć, że podsumowaliśmy ten trzeci dzień i zapraszamy na jutrzejszy raport. Tak jest, zapraszamy na następny dzień i życzę Wam miłego dnia i pozdrawiamy ze słonecznej Hiszpanii. Dziękujemy.